Witam wszystkich. Dziś postanowiłem domowym sposobem sprawdzić, jak można oczyścić aluminium. To są takie stare amortyzatory od Rometa, którego właśnie remontuję. Ten sobie zostawiłem na czyszczenie mechaniczne, właściwie ręczne, trochę pasty sama, jakieś druciaki takie dostępne w sklepie i szczotę. Dla porównania zobaczymy, jak to potem wyjdzie. Pierwszy element to jest kwasek cytrynowy. Tutaj na środku wrzuciłem element w roztworze sody, takiej spożywczej. A tu ocet już go nie podpisywałem, bo to czuć nawet z drugiego pokoju. Jest godzina 12. Za 2 godziny, 2-3 zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy jest sens w ogóle się babrać z tym, czy lepiej od razu dać do szkiełkowania do jakiegoś majstra? Może sobie przynajmniej czasu zaoszczędzimy i efektu. No nic. Wodą zalane, roztwory przygotowane. Czekamy, a ja się zabieram za czyszczenie mechaniczne tej czwartej części. Trochę robi się to większe takie, no ja wiem. No nic, jeszcze trochę poczyszczę, zobaczymy. Na pewno jest lepiej jak było, bo na początku zrobiłem zdjęcie, potem sobie porównamy to, jak to wychodzi, ale no nie wiem. Dupy nie urywa to, ale zawsze to będzie lepiej. Pasta sama, 4 złote. Może się okaże faktycznie, że lepiej to wyjdzie jak piaskowanie, albo szkiełkowanie. Za wielkich właściwości to ona nie ma, tyle że po prostu szoruje trochę. Może aż tak mocno nie rysuje. No, zrobione. Teraz to chwilę przetrę, niech to przeschnie, bo mam drugą ścierę. Taką mi kobieta dała w sklepie. Mówiła, że tu trzeba bardzo mało wody na to dać, bo jest czymś nasączona. Do amelinium się nadaje, do garów. Pierwszy opakowanie.
Ja już nie będę wody dawał, bo to i tak jest mokre. Też nie będę tego przecierał dziadostwa. O. Wygląda jak stara kanapka spleśniała taka. O, może będzie działać. Dobra, lecimy. Coś tutaj tak się przeciera trochę. Takie na tej samej zasadzie co czyściwo do szorowania aluminium. Ja zawsze używałem takiego zielonego i szarego. Zielone to chyba jest odpowiednik papieru ścierniętego o gradacji 600, a ten siwy chyba 800 albo odwrotnie, nie wiem, pamiętam. Źle. Ściera jest tania, kosztuje chyba nie złotówkę czy 2 złote. No, nawet tu trochę zbiera tego syfu. Pasta sama to mam wrażenie, że jest trochę za gruba. Te ziarka nie wszędzie dochodzą, a to jednak czyściwo to jest takie, nie wiem, włóknina stalowa. Może słabo widać na tym telefonie, bo to taki na tym aparatem telefonicznym nagrywam, ale resztę dopowiem. W środku nie będziemy czyścić, bo i tak tu sprężyna siedzi. No tak by mogło zostać. Rozchowamy, bo jak tam to się nie sprawdzi z tą sodą, kwaskiem, jodem, to trzeba będzie ścierą szorować. Dobra, spoczymy to. Jakieś badziewie jest takie właśnie klejące, bo czuć, że to się osadza. Ale dobrze, to przynajmniej się nie rysuje materiał. Amortyzator ten takie działa, to jest pospolite, ale jakby ktoś chciał coś bardziej takiego widocznego zrobić i wekle silnika boki, no to możemy się tu sprawdzić. No i dobra. No fajnie wyszło. Amortyzator to jest taki właśnie dwa kije, które w sobie siedzą. On nie ma żadnych właściwości amortyzujących. On tylko ala resor piórowy amortyzatora to tu nie ma, który by tłumił te odbicia. Dlatego jest o tyle lepiej, że ani się olej z tego nie leje, nic. Co by tak mogło potem to brudzić, no ale... Zawsze to amortyzator lepsze to niż twarde zawieszenie. Dobra, co to mamy? Sobie schnie. A teraz spojrzymy jeszcze chwilę na te pozostałe, które się moczą. Moczę się, kurwa. Dobra. Dobra, co tu się dzieje z tym? Butelka to jest... Z tyłu soda w butelce odżywca, która się od ciepłej wody sfilcowała. Na razie takie efekty. To jest kwasek cytrynowy. Jeszcze tu niewiele dzieje. Ten ocet. Na razie nic się nie dzieje. Dobra, czekamy dalej. Do usłyszenia. Witam po 2 godzinach moczenia tych części. Oczywiście wyciągamy, zobaczymy co z tego wyszło. To jest ocet.
Więc nie widzę, żeby coś tu się zmieniło. Tu soda oczyszczona. Butelka z żywca, która się sfilcowała, jak zobaczyła ciepłą wodę. Jeszcze syczy, ale... Kwasek cytrynowy. Właściwie nie widać tej różnicy, gdzie część ta nie była tu do końca zanurzona w tym kwasku. Czyli można po prostu śmiało stwierdzić, że takie czyszczenie co się nadaje. Nie wiem, może tak porównywalnie. Przepukaj, zobaczymy. Może po tym kwasku trochę lepiej jest faktycznie cytrynowym. Jakiś efekt jest w sumie. Czyli to jest kwasek cytrynowy. To jest soda. A to ocet. Ocet przegrał z kretesem z tym wszystkim. Zwycięzcą tego pojedynku jest szmatka i czyściwo.